No, Zenek przyszedł. Znowu. Mamy godzinę. Zaraz przełączę zegarek. 5:14. Okazuje się, internauci twierdzą, że przyrodzenie zauważyli u liska, czyli nie jest to zenkowa kotna, tylko zenek. Lisek zenek. A proszę. Położył się. I leży sobie. Czuję się bezpieczny, nie niepokojony. No. Odpocząłem trochę. I zdałoby się coś jeszcze. Co? A tu kto mi? Szramek. Szramek, kć, kciulek. No i lolek. Lolek, gdzie idziesz? No, lolek całą noc spędził w pokoju. Zaś Czaruś na dworze. I teraz o godzinie 5:00 lolek poszedł na dwór, a Czaruś do pokoju. Zmiana. I proszę, nie myśli ruszyć się i pójść stąd. Tylko patrzy, co mu zagraża z tyłu, bo widzi, że kotek jest. Lolek, idź się przywitać z liskiem. Stał i myśli, co by tu zrobić. O, proszę, przeciąga się. Najlepszy dowód na to, że nie czuje się spięty, a wręcz zrelaksowany. No, a tutaj kiciulki. Dałem im jeść. W ogóle dałem przy oddziale. Tutaj na skarpie i tam przy wieży w byłej pralni. Jak kiciulki? O, mleko prawie wszystko wypiły. Tak. Super Benek jeszcze. I co? Niunia. Niunia kiciunia. Napiłam się, najadłam, tak, damy jeszcze jednego Feliksa, co, a ty też chcesz?
nie, tu jesteś teraz. Tu jest Niunia. Niunia, kiciunia. Ajajaj. O. Jak Felix, to ja proszę. Wszystkie trzy naraz. Do Feliksa. No i pójdziemy zobaczyć, gdzie lisek poszedł. Bo tutaj go nie ma. O. No i Lolek jeszcze się chce dołączyć. No jedźcie, jedźcie, kicie. Co, Niuńka? No siedź tutaj, siedź sobie. Kurczę, nie dała mi zajrzeć dłużej. Kicia, chodź. No. Lolek też tutaj siedzi. Jeszcze pije mleko. Napij resztę. No idziemy co? Zobaczyć lisa. Czy jeszcze jest? Czy już go nie ma? Nie, kicie? Lolek, kicia, wyspałeś się w pokoju? Nie, spałeś w pokoju. I co, gdzie lisek jest? Czy jest tutaj? Zaraz zobaczymy. Tutaj patrzę dookoła. Nie widzę go. Nie ma. Nie ma.
to chyba poleciał. Poleciał. No dobra, kochani, no to byłoby tyle. Kociarze całego świata, łączcie się. Łączcie się, wspierajcie się, kochajcie się.